architektura to sztuka. Dobrze, gdy sztuka jest w niej obecna, ale myślę, że bez dobrego rzemiosła ta sztuka nie ma dobrego oparcia. Nasz styl jest wypadkową naszych oczekiwań, wyobrażeń, naszych pasji muzycznych, jazzowych. Jazz jest formą muzyczną, potocznie moglibyśmy powiedzieć, dość abstrakcyjną, gdzie jest mnóstwo improwizacji, ale ta improwizacja wypływa z dobrego warsztatu. Jest możliwa tylko i wyłącznie, jeżeli mamy dobrze opanowany warsztat. Formy abstrakcyjne, które przynajmniej ja słyszę w muzyce jazzowej, kojarzą mi się ze sztuką początku XX wieku. Polski modernizm, znakomity, z którego coraz więcej architektów czerpie. Bardzo istotną kwestią jest znaleźć równowagę między wszystkimi elementami, czyli estetyką i funkcjonalnością, oddziaływanie architektury na ludzi, którzy mimowolnie z nią obcują, bardzo mocno wpływa na to, jak ludzie funkcjonują. W przypadku budynku biurowego firmy Cembrit odważyliśmy się na dość dynamiczny rysunek. Sam materiał jest materiałem niezwykle plastycznym. Jego duże formaty pozwalają na rysowanie elewacji, myślę, że w nieskończonych ilościach możliwości wariantów. Ten dynamiczny rysunek płyt pozwolił osiągnąć bardzo subtelny efekt. Obecność tych wszystkich elementów, o których rozmawiamy, składa się na dobry budynek, na dobry dom.